Kinga Duda nie może dłużej ukrywać prawdy. Dziennikarze ujawnili tajemnicę córki prezydenta. Media przekazały szczegóły z życia nowej doradczyni społecznej głowy państwa. Kinga Duda ostatnie pół roku spędziła w Wielkiej Brytanii, gdzie odbywała staż w londyńskiej kancelarii. Niedawno jednak córka prezydenta powróciła do kraju. Dziennikarz dotarli do szczegółów z jej życia, media obiegły najnowsze informacje. Już nie może dłużej ukrywać prawdy. Kinga Duda niedawno wróciła do kraju z Wielkiej Brytanii. Kinga Duda jest z wykształcenia prawniczką. Córka prezydenta reprezentowała Uniwersytet Jagielloński w konkursie Willem C. Wis International Commercial Arbitration Mod. Prawa międzynarodowego. Zdobyła wyróżnienie, a wraz z nim możliwość odbycia stażu w jednej z londyńskich kancelarii prawnych. Niedawno jednak wróciła do kraju i została społecznym doradcą swojego taty. W kancelarii prezydenta ma zajmować się zagadnieniami związanymi z reformą wymiaru sprawiedliwości. Zajmie się projektem dotyczącym instytucji sędziów pokoju. Jest znawczynią prawa amerykańskiego, miał wyznać jeden z współpracowników Andrzeja Dudy w rozmowie z Faktem. Kinga Duda została ponownie zatrudniona w prestiżowej warszawskiej kancelarii prawnej. Dziennikarze Newsweeka ustalili jednak, że doradzanie tacie Kinga Duda będzie dzielić z pracą w kancelarii prawniczej, w której pracowała przed swoim wyjazdem do Wielkiej Brytanii. Kinga Duda ma ponownie reprezentować warszawską kancelarię adwokacją Maruta Wachta, która specjalizuje się w prawie nowych technologii i zamówień publicznych. Na razie jednak tajemnicą pozostaje, w jakim dokładnie charakterze została w niej zatrudniona. Wcześniej w firmie tej Kinga Duda pracowała na stanowisku młodszego prawnika zaraz po skończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, tuż przed swoim wyjazdem na staż do Wielkiej Brytanii. Źródło: Onet.